Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku będziemy testować te oto Tigery. Proszę, pokaż kamerzysta. Tak więc zobaczymy, który z nich jest lepszy i damy wam rzetelną opinię. Jest to smak arbuzowy. Tak więc ja go otwieram, posłuchajcie tego dźwięku. Otworzyliśmy go, nalejmy sobie i zaraz będziemy go testować. Mniej więcej po tym samym. Ładnie pachnie arbuzem. Dobrze, tak więc teraz próbujemy. Kolor jest taki czerwony. Więc testujemy. Jest naprawdę dobry. Taki arbuzowy, fajnie. Daję ocenę 5 na 10. I smakuje. Ja daję na razie ocenę 6 na 10, bo jeszcze muszę testować tego. Dobra, tak więc teraz testujemy tego Tigera o smaku bubblegum. Oznacza to guma balonowa. Tak więc otwieramy go i go rozlejemy. O. Tak więc proszę, nalewam. Ale fajny niebieski kolor, naprawdę, nie spodziewałem się tego. Tak więc teraz zabieramy się do próby smaku. No, jest zdecydowanie gorszy niż ten arbuzowy, z którym mieliśmy do czynienia. Bardziej mi smakował tamten, ten ma taki mało wyrazisty smak gumy balonowej, aczkolwiek również jest dobry. Tak więc jak następnym razem miałbym jakiegoś kupić, poleciłbym bardziej tamtego i to jest moja opinia. Arbuzowy 7 na 10, bubblegum 4 na 10. Moja opinia jest taka, że ten bubblegum to takie 4 na 10. Uważam, że 4 na 10 to jest spoko, ale uważam, że zdecydowanie lepszy jest ten arbuzowy. Tak, moja opinia też jest taka, że ten oto bubblegum jest bardziej chemiczny, ma więcej w sobie chemii i czuć to, jak się go pije, prawda? No. Tak więc to jest nasza opinia. Zapraszamy na nasze inne filmy. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem. I wpadajcie na nasze inne filmy. Mamy jeszcze zamiar zrobić test monsterów, więc zapraszamy do tamtego.